Witam moi drodzy bardzo serdecznie, Jurkowski z tej strony, kolejny odcinek premierowo, przedpremierowo, nowy nabytek Max Flow Records ze swoją Vixtorią. Jak ta Vixtoria się prezentuje na tle poprzednich albumów Vixena oraz jak się prezentuje na tle polskiej sceny rapowej, teraz o tym kilka zdań ode mnie. Zapraszam. Czuję jak fala la 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 przepływa przeze mnie. Czuję jak fala la 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 przepływa przeze mnie. Zacznijmy tylko od wytwórni i od tego, czy Vixen się tam w ogóle wpasowywuje, a wpasowywuje się tam idealnie, jeśli chodzi o Max Flow. Max Flow jest taką wytwórnią, która jest otwarta na inne brzmienia, która nie skupia się tylko i wyłącznie na rapie. Rap jest tylko tam jedną ze środków wyrazu i Vixen, jak był w RPS, no to tam troszkę się gryzło to wszystko z tym ulicznym, całą otoczką od Ryhapei, nie? A tutaj w Max Flow Vixen pasuje idealnie, ponieważ na Vixtorii rap jest tylko jednym ze środków wyrazu. Jest tutaj bardzo dużo śpiewu, jest tutaj bardzo dużo różnych brzmień, to nie są tylko hip-hopowe brzmienia, ale tylko i wyłącznie wychodzi to na plus i Vixenowi, i słuchaczom. Dostajemy od Vixena 12 premierowych albumów, 12 premierowych kawałków. Patrząc na różnorodność brzmień i na różnorodność jakby flow Vixena i jego kompozycji, i jego śpiewania, i jego rapu, bardzo dobrze, że tych numerów nie ma więcej. Tak jak na Loco Tranquilo, bo ogólnie na poprzednich płytach Vixena, te płyty raczej były nierówne. Paradox EP był taki bardzo, bardzo równy, jeśli chodzi o poziom, a na Loco Tranquilo były lepsze momenty i gorsze momenty. Tutaj mamy 12 wyselekcjonowanych numerów i ciężko tutaj znaleźć słaby punkt, jeśli chodzi o ten album. Zacznijmy może sobie od brzmień. Jest trochę rocka, jest trochę dubstepu. Są też bardziej klasyczne hip-hopowe brzmienia, ale pojawiają się też elementy piosenki aktorskiej. Jest tutaj wszystko. Vixen jest różnorodnym artystą. Vixen potrafi zrobić wszystko na majku i tutaj udowadnia to, pokazuje różnorodność swojego flow w każdym aspekcie. Pytanie teraz tylko, czy to się widzom spodoba słuchaczom? Mi się wydaje, że powinno, ponieważ słuchacze teraz otwierają się na nowe brzmienia, na nowe możliwości, że nie tylko refren, szesnastka i koniec. Vixen robi to w przeróżny sposób i to mi się bardzo podoba. Przed premierą płyty mieliśmy okazję posłuchać Vixtorii, czyli takiego typowego motywacyjnego bangera od Vixena. Smart Fucking Phone, czyli niesamowicie złożony numer z mega metaforami, z bardzo dobrym udziałem gościnnym Oxona. Do tego Falala, przebojowy hit, świetny singiel i w ogóle Max Flow wysłało Vixena na Islandię. Bardzo, bardzo fajnie, że na to postawili, bo to jest najbardziej jakby taki przebojowy kawałek z tej płyty i jako single myślę, że spełnił swoją rolę. I dostaliśmy teraz Krok. Jakby znowu tematyka jest taka wokół Vixenowa, można powiedzieć, o robieniu kolejnego kroku, motywacja, walka z samym sobą i tak dalej. I te single bardzo, bardzo fajnie pokazują jakby różnorodność płyty. Myślę, że zostały dobrane idealnie, ponieważ takich rzeczy możemy się spodziewać po tej płycie. Tematycznie znowu, i tu będzie plus albo minus, to już zależy kto co lubi, ale znowu jest bardzo dużo motywacji, bardzo dużo walki z samym sobą, walki z przeciwnościami losu. Mi się tego słucha bardzo dobrze. Jakbym posłuchał takich rzeczy od każdego innego rapera, to któryś już raz jakby, nie? No bo Vixen powiela te tematy, już ta tematyka jest Vixenowi bardzo bliska. Mógłbym powiedzieć, że to już jest nuda i weź gościu się ogarnij, ile można o tym samym. Ale dzięki temu, że Vixen ma tak różnorodny flow, że tak szuka różnych brzmień, kombinuje, ta tematyka mi się nie nudzi. Z następną płytą już mi się znudzi, także mam nadzieję, że następne płyty Vixena już nie będą się tylko opierały na tym koncepcie, bo mogłoby być już tego za dużo. Ale ten album jest, myślę, idealnym zwieńczeniem właśnie tych wszystkich motywacyjnych rozkminek Vixena, a to dlatego, że mam nadzieję, że tak jak to Ryhapei mówił z RPS-u, jakie życie, taki rap, po prostu u Vixena tak jest, on cały czas musi walczyć ze sobą, cały czas tego fejmu nie zdobył tak jak powinien, przecież 11 lat na scenie, uznanie wśród słuchaczy, uznanie wśród jakby branży hip-hopowej, a cały czas brakuje tej kropki nad i tego fejmu, tych koncertów i tak dalej, żeby tego to było na wyższym poziomie i myślę, że jak to się stanie, no to też tematyka zostanie zmieniona, jeśli chodzi o Vixena. Mam nadzieję, że tak się stanie, mam nadzieję, że nie będzie musiał nagrywać kolejnej płyty o tym, że musi się motywować, że musi ze sobą walczyć i że mimo, że czasem mu nie wychodzi, to on dalej to robi. W końcu niech mu wyjdzie i mam nadzieję, że dzięki tej płycie, dzięki wsparciu Max Flow, dzięki temu odcinkowi, że wesprzecie Vixena i że po prostu kolejna płyta będzie mogła mieć inną tematykę, że Vixen będzie się już zmagał z innymi problemami. Poczekajcie, bo mi kurwa techno ktoś włączył na dole, muszę powiedzieć, żeby to ściszył. No,
techno musiałem wyłączyć, czajcie? Także na czym to my skończyliśmy? Wix, jeśli chodzi o tematykę, to nie jest tylko tak, że tylko są motywacyjne treści, też nie chcę was przestraszyć, że tylko już będzie się na tym skupiało, bo tak nie jest. Mamy piosenkę aktorską, można powiedzieć, o dziwnej miłości do paczki fajek. Bardzo oryginalnie zrobiony kawałek. Mamy kawałek Romantyczna miłość, gdzie jest kawałek o miłości, ale z dosyć ciekawym twistem jakby na sam koniec. Także polecam posłuchać uważnie. Mamy kawałek Kominek z gościnnym udziałem Zeusa. Świetnie dobrany gość, gdzie jeszcze jest ten numer, jest taki bardzo, bardzo w podobnym klimacie jak kawałek Domek w górach Zeusa z poprzedniej jego płyty, gdzie jest tam nawiązanie też do tego numeru troszeczkę. Są kawałki o tym, że Vixen szuka duszy w muzyce, że nie szuka wcale poparcia wśród innych, że robi swoje i za to wielki szacunek ode mnie, bo takie rzeczy zawsze wspieram kogoś, kto idzie na przekór wszystkiemu i mimo, że mu wszyscy mówią, że ma zrobić inaczej, to on to pierdoli i robi swoje. Brzmieniowo jest różnorodnie i ciekawie. Jeśli chodzi o warsztat Vixena, no to Vixen ma takie umiejętności wokalne, że i potrafi zaśpiewać, przyspieszyć, zwolnić, tam już jest wszystko. To jest kompletny raper, jeśli chodzi o warsztat, ale on go cały czas szlifuje, cały czas szuka nowych rozwiązań, za to również wielki szacunek i wielkie wsparcie ode mnie. Tyle jeśli chodzi o plusy. Jeśli chodzi o minusy, bo też nie chcę być tak, że tylko będę tutaj laurkę wystawiał, no to ta tematyka, może nawet nie sama tematyka, no bo tak jak już mówiłem, jakie życie taki rap, Vixen z takimi rzeczami się zmaga i o tym też nawijał, ale ja jako słuchacz chciałbym dostać od Vixena więcej brudu, więcej rzeczy od niego, ściśle od niego, historię z jego życia. Chciałbym więcej usłyszeć rzeczy o coś jak w stylu Kenkiego, czy coś jak w stylu Mesa, czy PZ-a, czy kogokolwiek, kto otwiera się przed nami dosyć mocniej, niż tylko, że się zmaga z problemami. Z jakimi? Dawaj, nawijaj, mordo. Powiedz nam o tym, o jakichś takich zwykłych, codziennych sprawach, żeby jakby więcej zmysłu obserwatora w Vixenie było, a nie tylko motywacyjnego coacha. Chociaż mi to w ogóle nie przeszkadza, bo tak jak już mówiłem, warsztat Vixena nie pozwala się nudzić i mimo, że ta tematyka gdzieś tam jest jakby zawężona, to nie ma w tym nic złego, ale mówię już o kolejnych albumach i o tym, jeżeli mamy dążyć do ideału, no to wymagajmy jak najwięcej, także tego bym sobie życzył. No i dostaniemy wszystko wtedy, w tym momencie, bo już mamy warsztat, brzmieniowo też się nie będę nigdy o to bał, bo albo Vixen sam sobie zrobi bity, które są na najwyższym poziomie, albo weźmy sobie bity od producentów, czy też od muzyków, bo tutaj też pojawiają się muzycy, czy to na gitarze basowej, czy też na elektrycznej. Także jeśli chodzi o muzykę, tutaj się w ogóle o to nie boję, jeśli chodzi o przyszłość Vixena. O warsztat się nie boję. Chciałbym tematyki trochę więcej usłyszeć. Także Vixen, Vixtoria, mocne 8 na 10 w mojej ocenie. Bardzo dobry album, 12 kawałków, spójne, różnorodne. Spójne i różnorodne, nie? Spójność tutaj, jeśli chodzi o samego Vixena, bo to jest spójne, to jest jego tematyka. Brzmienia są różnorodne, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od spokojniejszych numerów, pod bardziej bangerowate, plus właśnie dubstepowe klimaty. Jest tam wszystko, także mam nadzieję, że ta płyta obije się szerszym echem niż poprzednie rzeczy, nie tylko w świadku rapowo dziennikarskim, że tak powiem, tylko że też pójdzie szerzej do słuchaczy. Mam nadzieję, że Vixen zostanie doceniony na miarę swoich skillsów. Tego mu życzę. Sprawdzajcie Vixen, Vixtoria. To był Jurkowski, to były moje odczucia, jeśli chodzi o ten album. A! Bo! Zapomniałbym, razem z Max Flow mamy do ogłoszenia konkurs. 3 Vixtorie będą do wygrania, moi drodzy. Zapraszam na mój fanpage. Na dole link, pierwszy link w opisie filmiku, będzie do wygrania Vixtoria. 3 Vixtorie, 3 osoby będą mogły wygrać po jednej płycie, tak? Dobrze to obliczyłem? 3 razy 1, dobrze. Tak. Także zapraszam was do konkursu. To były moje odczucia co do tego albumu. Dajcie znać, jak wam się podoba. Jak już przesłuchacie, wróćcie do tego filmiku, napiszcie w komentarzu. Widzimy się na konkursach, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, to był Jurek, Ogórek, Kiełbasa i Sznurek 5. Dziwi się wielu, że coś znów runęło, a chciałeś by trwało. Raz to za mało, na każdym levelu jest nowy demon. Odporniejszy wirus, ty jak przeciwciało, jak nowa bakteria, co nie ma szans. Skazana na przegraną, leż i płacz jak chcesz. Nie żal.